Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej Xperia Z Ultra, czyli ją zrecenzujemy. Zapraszam do oglądania. Jak zawsze na początku przyjrzymy się bliżej wykonaniu telefonu. I tutaj mamy oczywiście dwie tafle szkła, do czego nas już Sony przyzwyczaiło. No i niestety, co było dla mnie lekkim zaskoczeniem, po bokach mamy plastik, a nie aluminium, tak jak było w przypadku Xperia Z1. I ten plastik, muszę wam powiedzieć, że otarcia będzie łatwo zbierał. Niemniej jednak rys nie zbiera tak łatwo, więc jest to w miarę trwały materiał. No ale niestety szkoda, że właśnie nie zastosowano tutaj aluminium. Ale wykonanie uważam, że jest naprawdę bardzo dobre. Teraz powiem wam kilka słów odnośnie ekranu Xperia Z Ultra. Ma on oczywiście przekątną 6,4 cala, jest naprawdę przepastny i rozdzielczość 1920x1080 pikseli, czyli Full HD przy zagęszczeniu 342 piksele na cal. Pamiętacie może, w recenzji Xperia Z1 przyczepiłem się dość mocno do kątów widzenia jej ekranu. No i muszę powiedzieć, że w Z Ultra jest o wiele, wiele lepiej i naprawdę te kąty widzenia są całkiem do przyjęcia. Odwzorowanie kolorów i wszelkich czcionek czy obrazów jest naprawdę świetne, więc w tym aspekcie nie ma się do czego przyczepić. Ekran jest po prostu świetny. Podczas użytkowania Xperia Z Ultra napotkałem jeden bardzo poważny problem z ekranem, a podejrzewam, że jest to bardziej problem software'owy. Niestety telefon niepoprawnie reagował na komendy dotykowe. Zdarzało się to sporadycznie, ale było dość irytujące, tak więc przy zakupie miejcie to na uwadze. Podczas recenzowania tak ogromnego smartfona, jakim jest Xperia Z Ultra, nie mogło zabraknąć poruszenia aspektu wygody użytkowania tego telefonu. Muszę wam powiedzieć, że nie każdemu się na pewno spodoba tak duży rozmiar. Ja należę do osób, którym bardzo to przypadło do gustu i szczerze powiedziawszy, będzie mi brakować tego rozmiaru po oddaniu Xperia Z Ultra. Niestety telefon nie nadaje się do długich rozmów i składa się na to oczywiście rozmiar samego telefonu i krawędzie głośnika, które niestety bardzo, bardzo kłują nas w ucho i niestety nie jest to wygodny telefon do długich rozmów. Widzieliście też odcinek, jak ten telefon sprawuje się w przenoszeniu, czyli wkładaniu do kieszeni, i w moich spodniach oczywiście mieścił się bez najmniejszego problemu. I jak na tak ogromny smartfon ma też całkiem niedużą wagę, 212 gram, więc naprawdę myślę, że ten rozmiar wcale nie jest taki zły. Xperia Z Ultra jest wyposażona w baterię o pojemności 3050 mAh, czyli niewiele więcej jak to się ma w Xperia Z1. I muszę wam powiedzieć, że działanie na baterii nie było aż tak fajne jak właśnie w przypadku Xperia Z1. Maksymalnie osiągałem 4-3,5 godziny na ekranie, czyli wyniki są bardzo zbliżone do Nexusa 5. Telefon jest wyposażony w procesor Snapdragon 800 o taktowaniu 2,9 Hz oraz 2 GB pamięci RAM. Takie połączenie zapewnia naprawdę bardzo płynną i szybką pracę. Podczas moich testów nie napotkałem żadnych spowolnień. Oczywiście wszystkie aplikacje oraz bardzo wydajne gry uruchamiają się w mgnieniu oka i działają po prostu świetnie. Na pewno zastanawiacie się, do czego można wykorzystać tak ogromny ekran, jaki posiada Xperia Z Ultra. Oczywiście znalazłem parę zastosowań i było to oczywiście konsumowanie treści z internetu. Naprawdę świetnie się czyta artykuły na tym ekranie oraz przegląda strony internetowe. Także fajnie ogląda się na nim filmy. Niestety w systemie, poza mikroaplikacjami, które pokazywałem wam w recenzji Xperia Z1 oraz szkicownikiem, nie znalazłem więcej zastosowań dla tak dużego ekranu. I myślę, że Sony powinna na tym troszeczkę popracować, aby ten ekran miał większe zastosowanie. Standardowo na koniec zostawiłem sobie aparat. Xperia Z Ultra jest wyposażona w aparat o matrycy 8 megapikseli. Niestety nie posiada on żadnej diody doświetlającej, co jest już sporym minusem. Co do jakości zdjęć, nie jest z nimi bardzo dobrze, często im brakuje po prostu szczegółowości i nawet przy dobrym świetle robi się ziarno. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że ten aparat jest gorszy niż ten zastosowany w Nexusie 5. Tak więc uważam, że aparat Xperia Z Ultra jest naprawdę ogromnym minusem tego telefonu, jeśli mam być szczery. Podsumowując, Xperia Z Ultra ma trochę wad, niestety. Ale mi się bardzo spodobał jej rozmiar i przekątna ekranu. Naprawdę pracowało mi się na tym telefonie świetnie. Świetnie się pisze na nim maile, ogląda filmy czy gra w różne gry. Niestety, tak jak wam powiedziałem, nie nadaje się ten telefon do jakichś dłuższych rozmów.
ale uważam, że jest to naprawdę świetny smartfon dla osób, które właśnie potrzebują jakiegoś urządzenia, które połączy im smartfon oraz tablet. Tak więc myślę, że w tym odcinku to było chyba na tyle. Ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was, cześć!